Dzień dobry, kochani. Paulita znowu w kuchni. Wita. Słuchajcie, wracam do formy, wracam i jestem z wami i nagrywam. Zostałam poproszona o taki filmik i właściwie sama też go gdzieś tam planowałam zrobić, ale teraz dostałam taki bodziec i działa. Słuchajcie, to będzie przepis, z Cookidoo jak z Cookidoo, ale nie z polskiego. Czy wiecie, jak wyszukiwać niepolskie przepisy? Jeżeli macie taką potrzebę, to ja wam nagram oczywiście dodatkowy filmik, to napiszcie, a jeśli nie, no to szukamy. No i tak, w ustawieniach ja sobie wpisuję właśnie corn dogi, nie hot dogi, tylko corn dogi, i tutaj muszę użyć filtra, tak? Bo mi w tym momencie tego nie wyszukuje, muszę zmienić filtr, czyli po prostu pozbyć się języka polskiego i wtedy wyskakują mi te przepisy. Także jeżeli potrzebujecie jakoś szczegółowo, jak to zrobić, dajcie znać. Oczywiście nagram dla was taki film. No i teraz tu mamy różne wersje. Ja wybrałam tą po środku. Czas przygotowania 35 minut, wychodzi 12 sztuk. No i to jest taki całkowity czas przygotowania. No i rozpoczynamy gotowanie. Oczywiście to jest przepis po niemiecku, więc no, trzeba się tu wykazać albo po prostu sobie przetłumaczyć. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że szykujemy 6 parówek. Najlepiej to jakby były takie do hot dogów, ale jak nie macie, to też przeżyjecie. Kroimy je na pół. Każdą parówkę kroimy na pół, dlatego powstanie z nich 12 sztuk, tak? Pokażę wam, no chyba wiecie, jak przekroić na pół. Dobra, i teraz, no i właśnie, już widzę, że się nie przygotowałam, zaraz do was wracam, bo brakuje mi co najmniej dwóch rzeczy. Dobra, już mam. Teraz tak, brakowało mi ręcznika papierowego i brakowało mi nożyczek. A tak z ciekawości, obok się gotuje bigos, słuchajcie, dlatego może tam coś tam wam wulgodać. Tak, gotuje się bigos, że tak powiem, na jutro. I teraz każdą parówkę musimy troszkę powycierać, żeby były suche. Chociaż tu tak, no tak jest napisane w tym przepisie, tak? No i nadziewamy ją na patyczka, patyczek od szaszyków. I teraz, ja wiem, że te patyczki są za długie. Dlaczego wiem? Bo jak będziemy smażyć te nasze parówki, no to patyk wam będzie wystawał i wtedy się nie będą całe zanurzone. Także tu potrzebujemy na tyle tego patyka wbić, żeby tylko troszkę wystawał, żeby go złapać do jedzenia. Bo jak wbijecie całego, to zobaczcie, ile będzie wystawał i będzie naprawdę mega ciężko go wsadzić do, no, do frytkownicy, to na pewno się zmieści, ale na przykład jeżeli nie macie frytkownicy, możecie użyć garnek, tak? No to tak, każdego po kolei, każdą po kolei paróweczkę muszę tu wyczyścić i nabić na, no na, mówię, patyczek od szaszłyka, może to być patyczek od lodów, jakieś takie większe wykałaczki, jak macie. Chyba że na przykład podzielicie parówki na 3, no to w ogóle takie przekąski będą. W każdym razie, no działamy z parówkami. Kolejny krok. No to właśnie tu jest opisane, żeby podzielić na 12 sztuk, wyjdzie nam z przepisu. No i tak naprawdę, słuchajcie, ten przepis jest bardzo prosty, chyba że chcecie sobie go zmodyfikować, bo też się oczywiście da. Możecie dać różne dodatki i zrobić takie ulepszone, nie? Do naczynia miksującego wsypujemy 130 gramów mąki, takiej zwykłej mąki, no i u mnie jak zwykle więcej. I tu ważne jest, że musi być 130 gramów mąki kukurydzianej, bo sama nazwa tej potrawy wskazuje na to, że tu musi być użyta kukurydza, tak? Ja tam tak aż na językach się nie znam, ale z tyle co oczywiście wcześniej ja to musiałam poczytać, przetestować, nie, ale poprzetłumaczać sobie, popatrzeć i jest. Teraz dajemy 150 gramów mleka, czyli tak, 130 gramów mąki pszennej, 130 gramów mąki kukurydzianej, 150 gramów mleka. Będzie, nie chcę tu przelać, bo to, o, bo to ciasto musi być dosyć gęste, dlatego że ono nie może spłynąć nam z tych parówek. Dwa jajka i do tego dwie łyżeczki proszku do pieczenia.
Raz. Możecie troszeczkę zmniejszyć, półtorej damy. Do tego jedna łyżeczka cukru i to, co jest ważne, żeby dać ten cukier. W niektórych przepisach nawet są dwie łyżeczki cukru. Jedna łyżeczka soli. No i do tego 1/4 łyżeczki pieprzu. No to tak na oko sobie sypnę. Tutaj też możecie dać pieprz cayenne, żeby podkreślić smak. Ale tak zostawiam. I 2 łyżki oleju. Żeby to nam się trochę, 2 łyżki, czyli ja daję 4 łyżeczki, tak? Bo widzicie, że ja mam łyżeczki. Ok. No i dobra. I teraz zakładamy miarkę z pokrywą. Zastanawiam się, gdzie to odłożyć. Odłożone. Zakładamy miarkę z pokrywą. Słuchajcie, 10 sekund, obroty 4,5. Ja się zajmuję swoimi tu parówkami, nadziewam je, czyszczę i tak dalej. A mi się w międzyczasie wyrabia ciasto. I zaraz do Was wracam już z gotowym ciastem. Dobra, kochani, tak wyglądają moje parówki nadziane. Ciasto się już zrobiło, bo to naprawdę 10 sekund. I teraz ważne takie etapy w tym. Przekładamy to ciasto, najlepiej do wysokiej szklanki. Bynajmniej spróbujemy. Bo coś może być tak kiepsko, że chyba bym wolała jednak do talerzyka. No ale dobra, ja tu sobie wzięłam kubeczek, gdzieś tam wyczytałam, że tak będzie lepiej. Wysoka szklanka. Się okaże, tak? Dobra, to przerzucę. Może tam nie wszystko, a może wszystko. No i teraz tak, jeszcze zanim zacznę maczać sobie w tym cieście. Może być tak. Możecie dodać tu ser żółty jeszcze do środka, zanim obtoczycie w cieście. Możecie do tego ciasta dodać ser żółty, żeby to ciasto było takie chrupiące i zarazem ciągnące razem z tym serem. Możecie dodać, no różne dodatki, obtoczyć sobie w czymś jeszcze, ale takie podstawowe rzeczy, które musimy zrobić, to nasze parówki obtoczyć w mące, tak, i dopiero wsadzamy to do ciasta. Obtaczamy w tym cieście, no tak się za bardzo, widzicie, ja tak myślałam, że to lepiej będzie, jednak lepiej by było na talerzyku, ale jakoś dobra, jakoś współpracują te parówki. Dobra, muszę sobie tu pomóc ręką. Zalecam Wam jednak talerzyk. O! I tak przygotowane parówki musimy wsadzić do oleju. Słuchajcie, rozgrzewamy około 1 litra oleju. Zależy, czy macie frytkownicę, czy macie, tak jak ja w tym momencie, garnek, bo się frytkownica właśnie spaliła. I tak przygotowane parówki możecie jeszcze sobie właśnie obtoczyć w serze, obtoczyć na przykład jeszcze dodatkowo w tej mące kukurydzianej, żeby to były takie faktycznie kukurydziane corn dogi. Teraz tak, ja sobie tu wszystko to przygotuję, w międzyczasie odpalam właśnie olej 180 stopni. Dobrze jest zmierzyć to, jeżeli nie wiecie jak. Dobra, zaraz Wam pokażę, odpalam olej i zaraz do Was wracam. Jakbyście chcieli sprawdzić, czy olej jest nagrzany, robimy tak. Wrzucamy troszkę ciasta, jeśli bąbelkuje, to znaczy, że tak, to jest ten moment, kiedy możemy wrzucić nasze corn dogi. Także ja lecę po nie i już Wam pokazuję, co robimy dalej. No i teraz tak, na rozgrzany tłuszcz wrzucamy nasze corn dogi. Zobaczcie, jak jest elegancko. I teraz tak, z jednej strony pieczemy 2-3 minutki, przerzucamy na drugą stronę 2-3 minutki i tak naprawdę możemy już jeść. Kochani, tak wyglądają przygotowane corn dogi. Tak jest w całości, zobaczcie, fajne w ogóle takie nadziane parówy z cieście, a tak przekrojone w środku, oczywiście musiałam przekroić, no bo muszę je spróbować i nie chciałam się znowu poparzyć. No i jak w ogóle hot dogi czy tam corn dogi, no to zazwyczaj one są jeszcze moczone w keczupie, ale ja chcę spróbować bez keczupu, żeby Wam powiedzieć, czy warto. Tylko uwaga na patyczek. Są pyszne. Trochę przypominają ponczusia. Taka parówka w pączku, tylko oczywiście nie słodkim, tak? I tu fajnie by było właśnie na przykład owinąć tą parówkę serem jeszcze żółtym, żeby się tak ciągnęło. I do tego ketchup albo sos czosnkowy. Jak najbardziej wskazany. Jeżeli Wam zostanie ciasto, możecie upiec sobie same placuszki, nawet bez parówek i też to będzie fajne.
Jest to fajna alternatywa właśnie do pracy, do szkoły. Myślę, że na zimno też będą smakowały. Także kochani, zobaczcie jak szybko się robi, bo oczywiście ja musiałam sobie pogadać. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Przysyłam Wam buziaki, no i czekam na Wasze łapeczki, Wasze udostępnienia, Wasze subskrypcje i Wasze propozycje, co dalej. I czy chcecie te, żebym nagrała filmik, jak wynaleźć przepisy w innym języku niż polski. Pa, pa!